Czas na kolejne lody tajskie z najnowszym batonem ekipy. Ekipa! Słuchajcie, baton ekipy już testowałem w odcinku, ale nie robiłem z nim lodów tajskich, więc myślę, że to będzie przepyszne. Kładziemy batona, rozgniatamy go trochę. Kurde, te tasaki sobie dobrze radzą z takimi rzeczami. Czy będą to najlepsze lody tajskie? Jeśli tak, to koniecznie zostawcie suba, czyli czerwony przycisk na dole. Baton jest, jakby nie patrzeć, rozwalony, więc dolewamy śmietankę. I bawimy się tym, aż zrobi się to gęste, bo ostatnio przetestowaliśmy, że jak robi się gęste, to wtedy one nam wychodzą. Miałem nadzieję, że to się bardziej połączy ze śmietanką i będzie brązowe. Jak widać, jest po prostu jasne z kawałkami, ale myślę, że może być nadal dobre. No, pięknie, pięknie. Jezu, wyszedł rulon. Proszę państwa, rulon z batonem ekipy. Testujemy. Chyba wolę batona ekipy bez tej śmietanki.